tym roku mamy grupy przedszkolne i warto nadmienić, że to jest 10. edycja i już edycja jubileuszowa. Myślę, że warsztaty, które są organizowane przed każdą edycją Bosejnuszki, dały do myślenia i też do realizacji wiele materiałów, które w tym roku wyjątkowo są wykorzystane. I też widać, jak panie same zaangażowały się w realizację tych programów. Czyli to rzeczywiście jest przywracana na scenie ta tradycja sprzed lat? Mamy nadzieję, że nie tylko na scenie, tylko w przedszkolach też, że nie jest to przymus sceniczny, tylko że dzieci bawią się tym. W niektórych grupach było to widać nawet tutaj na scenie w świetle reflektorów. No właśnie, Bosanuszka to taki powrót do dzieciństwa naszych babci, dziadków bardziej. Tak, to nie tylko właśnie taka tradycja, ale też zabawa. Także przede wszystkim no tutaj ten właśnie wątek ludyczności, czyli zabawowy, powinien być wykorzystywany nie tylko właśnie tej wiedzy, tego co nam dają zabawy, ale właśnie tego elementu zabawowego. Dzieci na scenie tańczą, bawią się? Tutaj mamy trzy kategorie, więc jest i taniec, jest i piosenka, ale też są gry i zabawy. Co oceniacie jako jurorzy? Przede wszystkim takie ogólne wrażenie sceniczne, ale też w to, w jaki sposób te elementy folkloru są wplatane właśnie w występ i to, jak właśnie to wszystko jest przekazywane. Bo nie tylko właśnie ważny jest ten przekaz, że tak powiem, z pokolenia na pokolenie, które gdzieś tam jest w domu, czy też w przedszkolu, ale ten rówieśniczy, jak dzieci się bawią właśnie między sobą. Bardzo fajnie, że te zabawy są przypominane, no bo pomału zapominamy przez to, że no, inne gry są teraz proponowane w grupach rówieśniczych przez starsze osoby, ale tutaj właśnie możemy zobaczyć, jak właśnie wyglądały te tradycyjne zabawy. Po szerokim stawie pływają łabędzie, pływają łabędzie. To pary nie znajdzie, ten za rąk będzie. To pary nie znajdzie, ten za rąk będzie. Mamy, mamy, nie zaryk takiego, nie zaryk takiego, co nie umiał znaleźć przyjaciela swego. Co nie umiał znaleźć. Jakie one były? Tak, gdybyśmy mieli podać przykład. No przede wszystkim chodziło o interakcję, prawda? O współdziałanie w grupie. Towarzyszyły im też wyliczanki, które były tą stroną taką sprawiedliwą, bo one nie wyróżniały, prawda? To los decydował o tym, kto został do danej zabawy wybrany. Czyli na przykład zasłyszany chodzi lisek koło drogi, to jest ta zabawa, która tutaj mogłaby być prezentowana? Tak, to jest zabawa, która mogłaby być. Jest to taka zabawa ogólnopolska w różnych regionach, ale to jest taka zabawa, która na tym przeglądzie oczywiście mogłaby mieć miejsce. 10. edycja za nami, widać postęp, widać coraz większe zaangażowanie. Czy jest szansa, że te zabawy rzeczywiście wrócą na podwórka? Na podwórka, no trudno powiedzieć, ale na pewno do przedszkoli, myślę, że tak. A tutaj jeszcze nie tylko to właśnie tutaj nam przyświeca ten cel, żeby tylko, nie tylko te zabawy powróciły, ale też wykorzystanie niektórych instrumentów ludowych, a także takich zabawek jak na przykład ptaszki gliniane z wodą, które też tutaj na scenie się w tym roku pojawiły.